Odkąd Michał nie chodzi do szkoły stacjonarnej, skończyły się bóle brzucha, bóle głowy. Sam chce się uczyć, jest aktywny. Po prostu jest szczęśliwy. Kaj! Jestem Michał, mam 11 lat i właśnie skończyłem 4. klasę w szkole w Chmurze. Do szkoły w Chmurze przeszliśmy dlatego, że w szkole stacjonarnej Michał nie czuł się bezpiecznie. Nie była to łatwa decyzja, ale teraz jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To był strzał w dziesiątkę. Przede wszystkim w szkole w Chmurze nie ma stresu. Dziecko samo w swoim tempie się realizuje, przerabia podstawę programową wtedy, kiedy na to ma czas, ma siłę. Nie tak jak w szkole stacjonarnej, że dzisiaj jest klasówka, jutro jest sprawdzian, odpytywanie. Tylko dziecko samo w swoim tempie pracuje. I jest platforma. Dziecko siada do komputera, otwiera kartę pracy. Tam są pytania, na które trzeba znać odpowiedź. Żeby znać odpowiedź, to trzeba najpierw tutaj te odpowiedzi znaleźć. Na platformie szkoły w Chmurze mamy taką zakładkę jak przedmioty i w przedmiotach, jak klikniemy sobie na przykład na polski albo na matematykę, to klikamy na to, co chcemy robić i gdy to skończymy, klikamy sprawdź kartę i gdy na to klikniemy, pokazuje nam liczbę błędów, ile z nim zrobiliśmy, a jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, no to mamy na przykład 10 pytań na 10 dobrych. Platforma szkoły w Chmurze jest pomocą naukową dla Michała, a nie, że on musi tam spędzać czas od godziny 8 do 15. On siada na godzinę, siada na dwie, zrobi daną kartę pracy, a tych tematów tam jest wiele, może wyłączyć komputer, odejść, nie wiem, wyjść na dwór, pobawić się z psem, wrócić i uczyć się dalej. To on decyduje, kiedy on to zrobi. Najważniejsze, że chce to robić i realizuje. Ja interesuję się zwierzętami, to jest jakby moje hobby. Dzięki właśnie w szkole mam więcej czasu na zajmowanie się psem, kotem, żółwiem. Skończyłem malować taki obraz takiego kota. No dzięki temu, że miałem więcej czasu, bo jak wracając ze szkoły stacjonarnej, to już było ciemniej, a ja musiałem się zająć jeszcze zwierzętami, odrobić lekcje, nauczyć się na sprawdzian. W wolnym czasie lubię chodzić z moim tatą i moim psem nad rzekę. Cieszę się, że możemy teraz spędzać razem czas dzięki szkole, a nie, że wracam ze szkoły i muszę siedzieć nad lekcjami albo nad uczeniem się na sprawdzian. Ja byłam taka bardzo skrupulatna, jeśli chodzi o szkołę stacjonarną. Codziennie rano, jak wstawałam, sprawdzałam wszystko na Librusie. W południe również, wieczorem też. Wracałam z pracy, sprawdzałam zeszyty, tak, co mamy dzisiaj do zrobienia, ile czasu nam to zajmie. Pierwsze co, jak przeszliśmy do Chmury, poczułam sama wolność, chociaż dla mnie samej ten etap odszkolnienia trwał chyba do kwietnia. Teraz widzę, że ten stres, który był zupełnie niepotrzebny w szkole stacjonarnej, nagle zniknął jak bańka mydlana i już bezpowrotnie mamy to ze sobą, jesteśmy spokojni.